Siemanko, witam wszystkich, ja jestem Mist, to jest Gothic 2 Returning. Kontynuujemy bez zbędnego biodolenia. Sprawa ma się tak, nagrałem kolejny odcinek Frapsem, niestety Fraps się wywalił, komp się zawiesił, a save został, że tak powiem, tak więc... Powiem co wykonałem. Wykonałem zadania w porcie parę, z zadaniem robiliśmy mo, tego typu rzeczy. Niestety nie mam wcześniejszego save'a, żeby to jakoś nadrobić. No cóż. Ubiliśmy wilki, tak jak mówię, zdobyłem miecz Alerika. Podszkoliliśmy troszkę siłę, tak jak widać. Do 34 punktów, mamy czwarty poziom. Zdobyliśmy strzał królewski dla Konstantina. Jak również podejrzewam większość roślin, które już powinniśmy mieć do tej pory. Tyle generalnie. Aha, no i jeszcze z kupcem Jarą wykonaliśmy misję, jak również misję z Rengaru. Teraz już wątpię, by były takie problemy z Frapsem, tak więc tak powiem, będziemy na bieżąco. Z tym, że jedna taka kwestia, jeżeli będę na przykład ekspił na potworach w lesie, no to nie będę robić tego materiału, z racji tego, że no, to jest raczej bez sensu, chyba że będziecie chcieli. A, jeżeli ktoś będzie mnie w ogóle oglądał. Jeżeli sam... Aha, czyli jednak nie mamy. Rozumiem. Czyli czegoś nam brakuje. Czego może nam brakować? Znacznica, zielonej korzeń, lista pokrzywa, gubinia jagody, no to tego nie mamy pewnie. No generalnie to mało też roślin, ale... Dobra. Ale kim nie myśl chyba może do rana, z racji tego, że ja nie lubię grać po rozmowie w Gothica, zresztą Fallouta też nigdy nie lubiłem, rzeczywiście jest ciemno. A więc... Ile koszt... Dobra, nic nie kosztuje. A więc... Paladyni opłacają wszystko. To bardzo nas cieszy. Do rana. Spaliśmy dobrze, to jest jasne. Damy się tutaj na lewą stronę po roślinie dla... no, dla Konstantina, tak właśnie. Mam deszczyk. Dobra, ryzykownie, żebym poszedł bez sejwa nawet. Wypadało to zrobić. To, o czym mówiłem. Dobra, to nie będziemy po prostu spać, tylko od razu pójdziemy. Nie wiem, że nie jesteśmy koksem, niestety. Przynajmniej jeszcze. Strzał nie będziemy marnować. No chodź, parszywa bestio. Oj, gościu. Kolejne bydle załatwione. Mój eks, kurwa. Bardzo tutaj po zmierzchu.
teraz jest szum, mocno dobry. Ja jakby we szur robił. Dalej. Okej, to szczur. Teraz po zmroku tutaj znaleźć to będzie. Graniczyły chyba z cudem. Coś tu jest przed nami. Jedyne czego nie mamy to gobunik jagód chyba z tego co wiem. Już nie pamiętam gdzie one rosły. Tam są bandyci, to mnie radzę, ale w ogóle wchodzić. Ja na razie nie czuję się na siłach, żeby tam wbijać. Szukam, szukam i nie widzę. O, chrząszczę. Zawsze idę nexpa. Myślałem, że zginiemy, bo to by była nagroda Darwina chyba za pierwsze miejsce. Coś tu widziałem. O właśnie. Nie pamiętam gdzie rosły te długie jagody. Szaf królewski, listop krzywa roślinna, leczniczo, ale to jest wolny. Gublinia jagody i smoczy korzeń, zębate ziele, no trochę nam brakuje generalnie. Szczerze, że oszukałem się z tym frapsem dość mocno. Myślałem, że nagrywam. Znaczy nagrywałem, ale zawiódł sprzęt. Naprawdę, sama widziałam. Ej, ty! Pogadamy z tym gościem. Jest? Może... Mój mąż uważa inaczej. Czy sam... Nie, jest... A będzie jeszcze gorzej. Gdzie przechodzi przez wschód? Powiedział mi raz, że... Nie robimy takich rzeczy. Ktoś musi pracować. Dobra. Będzie jeszcze nie, gorzej. Wyrosną po deszczu teraz jak grzyby. Ktoś musi pracować. Przyszło
teraz te rośliny są dużo znacznie lepiej widoczne. Dużo znacznie, tak. Godo, proszę bardzo. Czyli generalnie jakieś zębate ziele chyba. Terapii, co się zawsze przydaje. Z racji tego, że dodaje do punktów wytrzymałości. Jakiś taki straszny katalog odpadł. Mnie to chyba jakaś alergia. No dobra, ale gdzie jest zębata ziele? Tylko tego nam brakuje, jak do nogi szyba. Serafi zawsze. Złoto jeszcze tutaj, bardzo ładne. No na pewno jedną sztukę, ale... Jak mówiłem, tu nie radziłbym wchodzić. Przynajmniej na razie. Tu pizgać wychodzi... O, smoczy korzeń właśnie. Tak jeszcze się brakowało. Tu pizgaliśmy te... chrząszcze. Brakuje nam tylko zębatego ziela. Tylko albo aż. Jeep, to też. Gdzie jest zębate ziele? Może można to po prostu kupić. Myślałem. Generalnie nie miałem problemu właśnie z takimi roślinami. Jak się ujęło, to by się przydało. Mogę zapowiadać wszystkich ze wszystkim. Doprawdy? Nie. Interesujące. Pokaż mi. Nie wierzę. Mogę zajmować się wszystkim. Do tego się ma dużo czarów. Ktoś musi być bardzo sama, przydadzą. Nie widziała. Zawsze na książki to kiedy indziej może. Może Konstantina ma coś o sprzedaż, właśnie jakieś zębate ziele. Podejrzewam, że nie będzie. Pokaż mi. No tak jak podejrzewałem. Ta receptura. Te receptury opłaca się kupić, no ale... Tak. To ledwie... Jeżeli... Rozumiesz. Szybko znaleźć zębatę ziele. Znam szczerze, że nie wiem.
Pokaż mi. Nie. Generalnie jest problem. Bo nie wiem, prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia. Dobra, może inaczej, zerknijmy questloga. Generalnie nie mamy nic, co możemy bardzo szybko wykonać. Ale wiem, gdzie możemy wykonać szybkiego questa. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dlaczego jak questa sobie też później wykonała? Questa wykonałem po prostu. Uski po generalnie. Zajmijmy, jakby się kraszło. No, w ogóle przeciwnicy tacy jak... Żadni? Jedno z tych jeszcze bestii stworzeń. 40 ekstra, o to mnie chodzi. No, na chwilę, gdzie jest ba... Dobra. Jest... Tak do kole... Jest... No, to tam zanim Voltrama i... Tyle. Imiona? Ale mogę... Masz przy sobie... Nie. W takim razie chyba... Na wschodzie... Far... W ni... O... O, można skorzystać z patelni, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejne 40 ekspo. No ale tylko nie zaliczę jako walkę, to wytrzymujesz. On z nami nie walczy. To był goblin z tego smajta. Gdzieś. Właśnie. Z goblinem zawalczymy? Będziemy dać radę, myślę. O, posłuchałem, generalnie jak przed krytyk jeszcze. Bardzo ładne. Generalnie zawsze lepiej zapisać przed czymś takim. No już, wróćmy do miasta. Brakuje, no 800 ekspo. Troszkę. Początki tutaj w tej grze właśnie są bardzo trudne, bardzo. Nie wiem, czy miałem jakiegoś poprzedniego save'a, żeby wam pokazać, jak to później wyglądało, ale chyba nie. Zawsze to powtarzałam. Celem nie to nic. Niczego jej już nie zrobię. Skoczmy po hajs.
Конечно. Спасибо. Zawsze. Jaki hajs. Doprawdy? To interesujące. Naprawdę, sama widziałam. Zaraz. Hej. Właśnie to gościu coś ma. Czemu nie? Ale... Co mogę? Mogę! Się przyda później. Beliard tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Gdzie się wybrać? A, do Beltrama, okej. Pamiętajcie, że i tak wybraliśmy poziom łatwy do początku. Tak, to bardzo dobrze. Witam, wiesz, ale... Teraz każdy masz... już o tym nie. Handlu... Co? Jeden... A ziomia! Lepiej... Ani to... Ale... Co? Nie... Chodź... Tylko... Zawsze to powtarzałam. Nie wiem, jeszcze jakiś kurs zrobić, ale to... Ogłasza się, co następuje. No, nieważne. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, no właśnie, może jak tutaj... pozwoli na to jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż, a także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. No to oklepiemy go. Klepiemy Felana. Ej, ty! Może... Nie! Kto opowiada takie rzeczy? Przez... Zapomnij! Hej! Odwie krokwie! Oj, krokwie, krokwie, ja ci dam krokwie. Pożałuj! Gdzieś się atak zaskoczenia jest promieniowany jeszcze pewną ilością nie doświadczenia, tylko bonusowego ataku. Tak, to bardzo. Co rybnie skradaje w tym momencie. Musimy poczekać, że stanie ten koleś. Bo nic nie zrobimy. Przecież. Zbyt daleko, ale dlaczego? A do stołka. Staje gość. Nie próbuj tego ponownie. Zabraliśmy ci młotek i jak nie będziesz wybrał. Chwila. No do... Przysta... Nie! No i tak jest łatwia pokoju stosy. Czaszka bizona to była ciekawa. Fela. Słyszy? Zrob... No i 160 dywek z pochodą. No to jest ewidentnie czaszka bizona. Lepiej by było, gdyby się przybył. Nie wiem, co robi czaszka... Bizona w Korinis. I zbliżamy do skipa. Mam... Co uli... Ma pełn... Mówi, że... Daj mi... Widziałem coś ciekawego, mam to lepiej zapisać. Jak się rzuci teraz, to będzie źle. Ale nie rzuci, jeżeli spoko.
tutaj się będzie rzucił. Dobra. Ale to i wiele więcej w następnym odcinku Gothic 2 Returning. Ja byłem Miss, dzięki za obejrzenie. Bye.